Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Republika po południu. Witam również mojego gościa, a jest nim pan profesor Jacek Ryginia-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, ważne spotkanie, nie wiem, czy jedno z najważniejszych w ostatnim czasie. Premier Mateusz Morawiecki spotyka się z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanowską. Tylko tak mnie zastanawia w tym momencie, jaki to jest znak dla Białorusi, dla Rosji, dla całego świata to spotkanie. Myślę, że tak najbezpieczniej będzie powiedzieć, że jest to znak czy sygnał bardzo, bardzo wyraźny. Zresztą nie jedyny i nie pierwszy i zapewne nie ostatni. Świadczący o tym, że Rzeczpospolita Polska, rząd polski chce aktywnie działać i działa aktywnie. No, powiedzmy w regionie i rząd polski i władze polskie chcą być aktywne i są aktywne na tym kierunku białoruskim. I tutaj na razie postawmy, panie profesorze, kropkę, ponieważ chciałabym, abyśmy posłuchali właśnie krótkiej wypowiedzi na temat tego spotkania. W tej chwili są straszne rzeczy na ulicach białoruskich miast. Nasilie nie znają granic. Przemoc nie zna granic. Nasi ludzie nigdy nie prostią tego, co stało się 9, 10, 11 augusta. Ludzie nie mogą się pogodzić z tym, co było 8, 9 sierpnia, kiedy ludzie wyszli na ulicę bronić swoich praw. Prezydent Łukaszenko больше не легитимен. Dla nas, dla narodu, on nie ma już legitymizacji. Nie możemy gotowi być przyjmować go jako przyszłego przywódcę. I nie gotowi dowierzyć budущее страны этому человеку. Nie jesteśmy gotowi powierzyć mu przyszłość kraju. Dlatego stoimy w przekonaniu, że naszemu społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory. Swietłana Cichanowska mówi, przemoc jest na ulicach. Czy my jesteśmy w stanie zatrzymać tę przemoc? Czy takie spotkania są właśnie takim bardzo mocnym sygnałem dla Aleksandra Łukaszenki, że coś się zmieni? Tylko pytanie, co się zmieni, panie profesorze? Powiedziałbym, że sygnał jest rzeczywiście bardzo wyraźny, natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić jego efektywności na samej Białorusi i wpływu na Aleksandra Łukaszenkę. Wydaje się, że jedyne co można powiedzieć na pewno, że to nie zaszkodzi. Myślę, że w ostatnich dniach możemy znowu przyjąć, że stanowisko Łukaszenki ono się bardzo mocno zaostrzyło. Zresztą, gdybyśmy chcieli mówić o czymś w rodzaju barometru przemocy na Białorusi, to po chwilowym takim, powiedziałbym, zmniejszeniu tego słupka, znowu mieliśmy taki wzrost aktów przemocy na Białorusi. Tutaj coraz bardziej aktywną rolę zaczyna odgrywać Federacja Rosyjska, w związku z czym te sygnały, one są miękkie. Myślę, że w dyplomacji tutaj chyba nikt nie zastanawia się, jak to Łukaszenka sugeruje, nad jakimiś twardymi środkami. Tak naprawdę najtwardsze środki, które są w dyspozycji, to są sankcje i to są sankcje oczywiście takie, żeby one były niedotkliwe w stosunku do narodu białoruskiego. W związku z czym muszą być to sankcje, nazwijmy je punktowymi, wymierzone czy nakierowane na funkcjonariuszy aparatu łukaszenkowskiego. W związku z czym te spotkania są bardzo ważne, natomiast też, żebyśmy mieli jasność, one nie są spotkaniami, które mają, moc sprawczą. To jest rzeczywiście raczej kapanie kropli na skałę, aniżeli uderzanie w tę skałę młotem. Tylko tak mnie zastanawia, czy inne państwa, widząc takie spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderką tej opozycji, chociaż niektórzy mówią, że to już nie jest opozycja, że w opozycji jest Aleksander Łukaszenka, czy te inne państwa wezmą również przykład, czy ilość tych spotkań, im więcej spotkań z władzami, z przywódcami państw, nie tylko Unii Europejskiej, ale może też z innych dalekich już krajów, kontynentów, może to będzie taki zdecydowany, a może duża presja, a może właśnie jeszcze większy nacisk na Aleksandra Łukaszenka, ale tylko pytanie, czy to podziała?
No, myślę, że bezpośredniego efektu tutaj chyba nie należy się spodziewać, dlatego że Łukaszenka akurat tego typu akcje dyplomatyczne, czy powiedzmy zapowiedzi wprowadzenia sankcji, czy sięganie po środki dyplomatyczne, na przykład w oparciu o organizacje międzynarodowe, Łukaszenka usiłuje to zdyskontować na własny, na własną korzyść, przedstawiając Białorusi jako, no powiedzmy, twierdzę znajdującą się w oblężeniu, w związku z czym on usiłuje raczej wykorzystać te elementy jako, no powiedzmy, narzędzie integrujące obóz własny. Natomiast ja myślę, że istotnym problemem jest to, że właściwie trudno powiedzieć, ażeby pani Cichanouska była, to jest rzeczywiście głos, niech będzie kogoś w rodzaju emisariusza, natomiast na Białorusi ta strona opozycyjna, ona nie ma wyraźnie sformatowanego i sformułowanego, no niech będzie centrum kierowniczego, zresztą sami liderzy, którzy się pojawiają, zresztą pani Cichanouska też mówiła o tym, nie pamiętam, kilka dni temu, że tak naprawdę ta fala czy akcja protestowa, ona już żyje własnym życiem, w związku z czym oczywiście jest to głos pani Cichanouska, też w sumie rzadko wychodzi, czy poza takie, powiedziałbym, ogólne sformułowania, wolność, wybory i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak program polityczny, w związku z czym z perspektywy rządów innych, no trudno jest na przykład mówić o tym, żeby ktoś będzie dążył do uznania, zresztą wydaje się, że takich rzeczy się we współczesnym świecie raczej nie robi, uznania de facto za przedstawicielstwo głosu narodu i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy owszem mieliśmy w roku 1917, 18, 19. Dzisiaj ta fala protestów wydaje się, ona być troszeczkę bez głowy. No znaczy, właśnie, nie mówię, że nierozsądna, ale nie ma, że tak powiem, tego kierownictwa, przedstawicielstwa politycznego. Panie profesorze, co do tych protestów, to tam mam takie poczucie, myśmy się też jako telewizja kontaktowali, próbowaliśmy się kontaktować. Są tam osoby, które jakoś przezwyciężyły ten internetowy raczej postój na Białorusi i ja często słyszę od Białorusinów, że oni się sami zwołują za pomocą właśnie mediów, za pomocą internetu, że organizują te protesty. Te protesty są duże, tylko teraz również powstaje pytanie, skoro nie ma tego programu politycznego, konkretnego, nie ma, to rozumiem, że najpierw musi być po prostu zmiana, a potem będzie budował się program. Tylko ja też tak się zastanawiam, ile czasu to jeszcze potrwa i czy Białorusini będą mieli tę cierpliwość, no bo tutaj tej cierpliwości przy uporze Aleksandra Łukaszenki chyba trzeba bardzo dużo, panie profesorze. Jeżeli mielibyśmy sięgnąć po autorytet pani Agnieszki Romaszewskiej, ja bardzo chętnie sięgam po ten autorytet, to Białorusini są narodem bardzo, bardzo cierpliwym, w związku z czym tutaj bym zakładał, że tej cierpliwości, wytrwałości, odwagi i pewnej determinacji nie zabraknie, bo proszę zwrócić uwagę, że był taki moment, kiedy można było odnieść wrażenie, że naród białoruski, czy też społeczeństwo białoruskie już jest troszeczkę zmęczone, czy powiedzmy ta aktywność zaczęła jakoś tam spadać. Tymczasem owa aktywność, ona wróciła, to są ciągle ogromne demonstracje. One, no, nie wiem, czy można mówić tutaj o pewnej regularności. No, to jest po prostu współczesny, no niech będzie krwioobieg Białorusi. W związku z czym nic nie wskazuje na to, ażeby ta wytrwałość, ona miała jakoś tam się wyczerpywać. Natomiast z drugiej strony oczywiście trzeba by powiedzieć, że Aleksander Łukaszenka również wykazuje, no niech będzie dosyć duży upór i wytrwałość, tym bardziej, że on tak naprawdę znalazł się w sytuacji osoby przypartej do muru i tak naprawdę niewielkie ma pole manewru. Zresztą pytanie, czy on chce jakiekolwiek manewry wykonywać, wydaje się, że nie. Tym bardziej, że myślę, że tutaj warto odnotować pewne hasło, które pojawiło się 2-3 dni temu, nie umiejscawiam tego dokładnie w czasie. Ono posiada bardzo duży potencjał, niech będzie, niebezpieczeństwa, dlatego że któryś z liderów opozycji białoruskiej powiedział, że tak naprawdę nowa władza będzie, niech będzie, kontestować, czy wszelkie umowy, które miałyby zostać podpisane, a pogłębiające, czy właściwie urzeczywistniające
rzeczywistość państwa białorusko-rosyjskiego, bo ono na papierze właściwie już przecież istnieje od końca lat 90. One zostaną wypowiedziane. One są takie deklaracje, zobaczymy jak zareaguje na to Federacja Rosyjska, dlatego że w kontekście Ukrainy ruch i zapowiedź Aleksandra Turczynowa, który stał wtedy na czele Werchownej Rady, o tym, że wypowiada Ukraina porozumienia dotyczące baz rosyjskich na Krymie, one spowodowały no, zaostrzenie kursu rosyjskiego, w związku z czym tego elementu też nie należy jakoś tam tracić z pola widzenia. Panie profesorze, to przejdźmy teraz do tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Zmiany, jeszcze raz zmiany nas czekają. Tylko jakie zmiany? Rzecznik Praw Obywatelskich skończył swoją kadencję, ale jeszcze zostaje, bo nie został wybrany jego następca i już za chwilę też czekamy wszyscy na rekonstrukcję rządu. Jakich zmian się pan spodziewa? No, tutaj agenda, jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, ona została, powiedziałbym, kierunek został dosyć wyraźnie zarysowany. Jarosław Kaczyński mówił o redukcji do 12 resortów. Niedawno słyszałem wypowiedź nieco inną, że być może to będzie okolice, to będą okolice liczby 14 resortów. Zobaczymy, jak ta administracja będzie wyglądać, w związku z czym ja myślę, że to jest taki, nazwijmy to kryzysowym garniturem odrobinkę, jeżeli chodzi o, no niech będzie formatowanie rządu. Ma być sprawnie i troszeczkę mniej, ma być sprawnie, funkcjonalnie, ale jednocześnie mniej, no niech będzie licznie. W związku z czym to jest do pewnego stopnia wariant oszczędnościowy. Ja bym powiedział, że to nie są tylko działania wizerunkowe, ale ta warstwa wizerunkowa ona też jest niebywale istotna, dlatego że no tutaj pewna spójność przekazu ona musi być zachowana. Nie można mówić o kryzysie gospodarczym, jednocześnie nie wykonując ruchów porządkujących we własnym obszarze. Oczywiście rzeczywistość też mamy bardzo dynamiczną, w związku z czym ja przypuszczam, że Mateusz Morawiecki i jego partyjne zaplecze, czy właściwie koalicyjne zaplecze, wykona bardzo wielką pracę, jeżeli chodzi o dostosowanie do nowych wyzwań. Z pewnością będzie to szło w kierunku usprawnienia maszynerii zarządzania kryzysem, bo to jest punkt kluczowy. Pewne ruchy już zostały wykonane nieco wcześniej, podczas, no niech będzie wcześniejszych modyfikacji, postawienie na kwestie klimatyczne, które też wydają się być tematem bardzo, bardzo istotnym. Kwestie klimatyczne, energetyczne, oczywiście kwestie spółek Skarbu Państwa, w związku z czym ta agenda, ona została wytyczona. Ja bym powiedział tak, że ta rekonstrukcja, której teraz oczekujemy, ona raczej będzie się zaznaczać pewną, może nie tyle kontynuacją, ale rozwinięciem kierunku, który został zaznaczony wcześniej. Bardzo panu dziękuję w takim razie za ten komentarz. Do zobaczenia kolejnym razem na antenie Telewizji Republika. Państwa i moim gościem był pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję państwu bardzo za wspólne popołudnie. Oczywiście dzisiaj, jak w każdą środę, zapraszam serdecznie na program interwencyjny Na Pomoc o godzinie 21.30. Dzisiaj w programie Natalia Nitek-Płażyńska i jej wyrok, orzeczenie Sądu Apelacyjnego dotyczący konfliktu z Hansem G., niemieckiego przedsiębiorcy, który chyba bez żadnych ogródek znieważał polskie godności. Bardzo dziękuję.